Cześć Wam, witam Was serdecznie na moim kanale, Krendur z tej strony. Dzisiaj pomyślałem, że zrobimy sobie kolejny film z serii Najlepsze Rzeczy. No i tutaj dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, najlepsza broń. Zobaczmy, czym ja gram. Ja już przegrałem tutaj chyba kilkaset godzin w tą grę. Zwiedziłem już wiele miejsc, no i zobaczmy, czym ja gram. Obecnie tutaj mam taki miecz Xiphos Pelaus. Zobaczmy, jakie nazdobywałem. Ja tylko zbieram te żółte. Pozostałe jest najlepiej sprzedawać lub rozmontowywać. W ogóle, czy ja mam jakiś inny kolor? Nie mam, chyba wszystko sprzedałem. W każdym razie, w każdej chwili, kiedy gramy, możemy sobie się... O, proszę, tu jest jeden fioletowy. Możemy się pozbyć tego poprzez rozmontowanie lub sprzedanie. Dostaliśmy jakieś tam składniki, ale wracamy do broni. Bo to jest najważniejsze. Tym przeważnie walczymy i to nas interesuje w tym odcinku. No zobaczmy. Tym używam tego, co on nam tutaj daje. 20% do obrażeń za użycie zdolności szybkiego skrytobójstwa, czyli 20% więcej. Tutaj jakieś tam mam dodane, pododawane obrażenia do asasyna, od asasyna, czy tam 36% obrażeń od adrenaliny po trafieniu krytycznym, 50% obrażeń po trafieniu krytycznym, czyli dużo, dosyć dobra broń, dosyć dobrze rozwinięta. Zobaczcie, tutaj tylko jeden punkt mi brakuje przy tym 36% do adrenaliny po trafieniu krytycznym, 6633 obrażenia bodajże. Legenda głosi, że ten miecz towarzyszył Paleusowi, ojcu Achillesa, we wszystkich jego krwawych bojach. Być może każda jedna z tych broni, zobaczcie, ja tutaj... O, co mi się tutaj włączyło, no proszę ja was. Wróćmy. Każda jedna z tych broni ma jakąś historię, tutaj mamy też jakiś mały opis, tutaj tak samo. Co zobaczymy, co ta robi w ogóle. Przeklęty Gorgoneja. Tutaj mamy zatrucie, jest przenoszone na wrogów. No, czyli truje broń, 28% do obrażeń od trucizny. Trochę mi się już ich nazbierało, słuchajcie. Ja gram tylko tą update'uję, upgrade'uję, znaczy się. Każdą jedną można sobie upgrade'ować, można ją grawerować, można zmieniać w każdej chwili dowolnej w kuźni Hefajstosa. Ponadto, słuchajcie, tych broni jest dosyć dużo. Są różne rodzaje, tu są miecze, tu są sztylety. Miecze i sztylety działają tak samo. Tutaj są ciężkie bronie, które trochę wolniej atakują, ale więcej zabierają. Jedną z takich ciekawostek jest, pomimo iż one dodają wiele rzeczy, to tutaj macie, zobaczcie, 20% do obrażeń od żywiołów, ale 25% od obrażeń fizycznych odejmuje. Czyli no lipa. Przy każdej jednej broni można sobie zobaczyć, czy ona coś dodaje, czy ona coś odejmuje. W tej chwili mam założoną tą. Wykuta przez Isu buława asasyna, czyli w dodatku jest taka kuźnia Isu. W jednym z filmów mam opisane, jak tam pójść, jak tam dojść. Można sobie obejrzeć. Tutaj daje nam 20% do obrażeń asasyna, 24% do obrażeń zadawanych ciężką bronią obuchową, czyli to, co teraz używamy. Obrażenia asasyna są zadawane po bliskim wrogom. To też fajnie, zaraz wam pokażę, jak to działa. Niektóre broni mogą razić ogniem, tak jak ta. Obrażenia zadawane przez broń stają się obrażeniami od ognia, czyli za każdym razem, jak je używamy, każdy jeden nasz przeciwnik się podpali. Tutaj mamy ciężkie sieczne, jakiś sądlwa, też krótki opis, można sobie zobaczyć, jeżeli kogoś, kto interesuje, ja tutaj powoli przeskoczę, żeby nie przeciągać. Każda robi coś fajnego, każda robi coś miłego. Kostury, mamy tutaj kilka kosturów, też udało mi się znaleźć. Złoty zwiastun, ten daje, przywraca jeden punkt zdrowia przy trafieniu w głowę, cały guzik. Ta coś daje obrażenia od berła, zmieniają się w obrażenia ogłuszające, czyli jakiś tam ogłuszy ich. Kostur zmarłego, tu kolejny można sobie poczytać, jeżeli kogoś interesuje. Tutaj proszę, bez obrażeń krytycznych. Taka lipa. Tak jak mówię, przegrałem już dosyć dużo godzin. O, to można znaleźć
po zakończeniu chyba jakiejś misji o Atlantydzie. W każdym bądź razie większość tych broni jest dawana od lepszych szpeniów. O, tutaj tam można znaleźć trójząb Posejdona, bardzo fajna broń. Oddychasz pod wodą. Proste, logiczne. Pływając można nurkować do woli i oddychać pod wodą. Wystarczy ją mieć tylko w ekwipunku aktywną, czyli jako tą drugą broń, i będzie gitara. To wszystko. Tutaj jeszcze może przejrzyjmy te, kogo będą interesowały, niech sobie zobaczy. Cyk, 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 statystyki wszystkiego. Tak jak mówię, pozostałe bronie wszystkie rozmontowałem lub sprzedałem. Ja gram tak, że rozmontowuję te zwykłe niebieskie i białe, czy tam przezroczyste, nie wiem jak je nazwać. Pozostałe sprzedaję fioletowe, gdyż są wiele więcej warte, trochę więcej. W każdym razie więcej. No i dobra, tak jak wspomniałem, gram tym. Tu już poczytaliśmy, zaraz zobaczymy jak ona działa. Oprócz tego możemy sobie jeszcze tutaj w drugiej zakładce, tak jak już wspomniałem, wybrać drugą broń, jaką chcemy do woli. Ja wybrałem tą, zobaczymy jak ona działa, fajnie. Tutaj mamy kolejną, zobaczcie jakie grawerunki możemy do tego stosować, ulepszając kuźni Hefajstosa. Tu mam, o, to do maksymalnie rozwinięte. Tam płacimy kapustę i sobie ulepszamy. Trochę to kosztuje, mam o tym jakiś film, tutaj broń biała, łuki. Też jakie grawerunki są do łuków, możemy robić jakie do nakrycia głowy, do karwaszów, opancerzenia, pasów, nagolenników. Wszystko jest, można sobie zobaczyć. Również zmieniając zestawy, można sobie chyba te bronie też tak przypisywać, mi się wydaje. Tutaj w statystykach mam od razu jakie mamy obrażenia, obrażenie asasyna. Ile tam jest? 2, 4... 6, 222 tysiące, 26, wojownika 24 tysiące do 26 tysięcy i łowcy 16 do 16 476 zdrowia, tyle dużo punktów mamy. No dobra, szkoda gadać, ja bym proponował i sugerował zobaczyć jak to działa w praktyce. Jestem tutaj w jednym z fortów, będzie co robić, słuchajcie, szybko pogramy, nie ma co się piernia miczyć. O, paka morda. Nie mogłem się powstrzymać, słuchajcie. Nie mogłem się po prostu powstrzymać. Uwielbiam takie rzeczy. Zobaczmy, jak nam łuk działa. W tym forcie przyznam wam się, że lubię grać. Jest strasznie dużo tutaj tych napastników, wrogów, nieprzyjacieli. Pierwsze co, dostaniemy się tu na górę. I z dystansu zobaczymy, jakie my mamy ten łuk. Tak jak wspominałem, zabijając wrogów, możemy zdobyć te lepsze bronie. Szczerze mówiąc, opłaca się tylko te złote gromadzić. Pozostałe, nie wiem, jeżeli mają coś ciekawego, napiszcie w komentarzu, która według was jest bardzo interesująca. Oznaczmy sobie szybko wrogów. Cyk, cyk, cyk. Tutaj jakiś jest, ktoś jest. Cały już fort został splądrowany niejednokrotnie. Ale wrogów tutaj jeszcze można gdzieś znaleźć. Za chwilę się nas chodzi, jak zrobimy im się sielankę. No tam jeszcze, tam powinienem chyba być. No mniejsza z tym. Jedziemy, zobaczmy jaki ja mam łuk jeszcze. Łuk, bardzo ważna sprawa, z dystansu. Bardzo ciekawie. Zobaczmy, mój ulubiony łuk. Znalazłem go na samym początku, chyba jakoś grając. Co tutaj mamy? Ruf łuk lefreksowy, dupa do bani. Ale mamy tutaj łuk Hadesa. Bardzo interesująca broń. Moja ulubiona, jak już wspomniałem, słuchajcie. Jej plusem jest to, że zwykłe strzały stają się płonącymi strzałami. Można nimi strzelać do woli. Zwykłymi 70 strzał macie w ekwipunku, możecie mieć. Każda jedna się zapali i każdy wróg z nią strzelony zostanie podpalony. Równie dobrze można tymi strzałami strzelać do tych, jak one się nazywają, do tych zbiorów całych zapasów, o, do zapasów, i one też się podpalą, bardzo fajnie. Równie dobrze można zwykłą bronią, która podpala, walnąć w te zapasy i one też się spalą. Nie trzeba używać pochodni. No i tutaj mamy 50% obrażeń przy trafieniu w głowę, zwykłe strzały stają się płonącymi strzałami. Rewelacji na broń, 36% obrażeń od ognia, 23% od obrażeń wojownika. Uwielbiam ją. 5768 obrażeń chyba bodajże, ale są też różne. Jest kolejny przeklęty łuk Hadesa.
podpalanie dotyka wrogów znajdujących się w pobliżu, też fajna rzecz, bardzo ciekawa. Kolejny łuk Achillesa, 20% do obrażeń za użycie zdolności niszczących strzał. Tego jeszcze kiedyś chyba używałem. Łuk Artemidy, 20% do obrażeń za użycie zdolności strzał drapieżny. O, tutaj kolejne zwykłe strzały stają się zatrutymi strzałami. Bardzo fajnie. Tych łuków nie jest zbyt wiele, a tutaj jeszcze chyba jeden powinien być. Nie wiem, tego to zniszczę, żeby mi nie zawracał gitary. Zobaczmy jeszcze, tutaj mamy strzały do wyboru, ja używam sobie zwykłych. Te pozostałe nie są mi potrzebne, bynajmniej te podpalające się, o te. To są podpalające strzała wybuchające, to jest, o, wybucha jeszcze lepsza. Ta jest strzała śmiertelna, jaka śmiertelna? Strzała śmierdzi. Bardzo dobrze, ogłuszająca, bardzo fajna sprawa, można strzelić, ogłuszyć i potem zwerbować do własnej załogi. Strzała zatruta, czyli będzie im tam ubywało życia trochę, no i strzała ognista. Zamiast używać trzech drewienek i trzech kamyków, to ja używam tylko drewienek, jednego drewienka. O, włączę automatyczne wytwarzanie. Niech wytwarza. Bardzo fajnie, no dobra, zobaczmy jak to działa. Mamy tutaj jakiś szpeniów. Jest cyk, w bańkę go szczelimy. Jebut, patrzcie, od razu padł. Ten będzie robił takeover. Nieważne. Over here, guys. Ten jakiś lepszy tu idzie, zobaczcie, lepszy szpenio. Uuu. Niezły. Dobra, z zwykłym takim go załatwimy. No i, o, tu idzie. Rzućcie na niego! Bago dziada! Wryj, ciach! Co my tutaj mamy? Jakieś te... mieczyki, tak? Zobaczmy, jeszcze szybko zerknę, co ja tutaj mam. W ekwipunku czym go dziabiemy? Dziabiemy go, a tym moim ksiposem. Tak jak wspomniałem, niektóre z tych broni można wytwarzać w... kuźni ISU, które jest w dodatku. A czy ja mam jakiegoś? Jakiś tam jest ten niebieski. Do łupania. To było wytworzone przez ISU. Buława. No ale nic. To zaraz wam pokażę, jak to działa. Złaś. Tego załatwimy. Co to jest? Pociemk się robi, czy jak? O. Jest i dwóch. Jeden dostał. Drugi też. Można było ich załatwić szybciej, wolniej. No nic, ale nieważne. Zmieniam tutaj sobie. Przestań. Baranie na to. I zobaczmy, jak to będzie działać. Jebut go. Z tymi brońmi jest o tyle gorzej, że one bardzo wolno działają. Znaczy, bardzo wolno działają. Zadają dużo obrażeń. Ale manewrowanie nimi i atakowanie jest dosyć powolne. O, jest tutaj, patrzcie. Głupi. No dobra, użyjmy tego nareszcie. Jebut, R2 go rób. Ciach! I po kolejne R2. I zobaczcie, zużywa adrenalinę. Puu, piździec! Trzech zaatakował. Taką samą mocą ogromną. Tego jeszcze walniemy. Wrej, ciągu! Puu! Proszę ja was. Ten się usunął. Głupielok. Ktoś tu do mnie z łuku szyje. Dobra, cieciu. Zmieńmy ponownie na tą broń. Zaraz zobaczymy, jaki kombo z tym będzie. Różne bronie mają różne rodzaje ataków. Zobaczmy, co ten nam pokaże. Ten takiego kombosika daje, patrzcie. Jeżeli mieczami będziemy walczyć, to taki kombosik będzie. Aj, pierniczony. No dobra, chłopaki, to kończymy. Włączył się bonus. Ciach, teraz nam się ładuje życie.
Od razu jesteśmy nieśmiertelni przez całe 15 sekund. Można, uwierzcie, wiele zrobić i naładować adrenalinę. Piździec, spokojnie można zabić najemnika na takim naładowaniu przez 15 sekund. No ale nic, ja spróbuję zmienić broń, zobaczmy jakąś inną, żebyście mieli pojęcie, jak się nimi walczy. Mieliśmy tutaj, zmieńmy sobie tą ciężką. Słuchajcie, na włócznie jakąś. 20% za użycie zdolności pierścień chaosu. Co to daje? A to? 10% obrażeń za każdego atakowanego przeciwnika, maksymalnie do 50%. O. Którą weźmiemy? Pierwszą, zwykłą, 20% obrażeń od zdolności szybki ostrzał? Nie, bierzemy tą. Zobaczmy, co ta nam da. Cyk, zmienią. Włóczniami o tyle fajnie się walczy, że można z dystansu dobrze ich jechać. Są bardzo dobre przy walce ze zwierzętami. Zróbmy mu, patrzcie, jaki młynek będzie robił. Ciach! Kilku naraz atakuje. Niestety. O, i ten się znalazł, szpenio. Temu musimy zabrać tarczę. Ach, jebut, podpalili, zaraz się z ich tu zjedzie. Muszę trochę naładować się. Słuchajcie. Patrz, jak go jedzie. I zaatakujemy ich wszystkich. Znowu kombos. Trochę słabo celnie to robi, no ale robi. Dobra. Ciago pod żebro tym. Szybka zmiana na banana. Wybierzmy coś innego. Fajne włócznie, ale takie nijakie, szczerze mówiąc. To nie mój styl gry zupełnie. O, patrzcie, jakie to jest. Topór cyklopa. Polifemosa, co on daje? 20% do zdrowia i pancerza, 25% obrażeń zadawanych elitarnym wrogom i bossom. Bierę go. Zobaczymy teraz, syneczki. Ocie piorun, jak mnie zdzieli. Jak go jedzie. Niech się tylko mi naładuje. Ale cię pojadę, synu. Jeszcze jakiś najemnik się pojawił. Dobra, jedziemy najemnika. Jebut, ale mu przypierniczył. Z niedźwiedziem jeszcze. Drugi raz go dziadnę. Masz w ryj, dziadu, Janie. O kurka. Dobre. Kręcie. Jak go przypierniczył. Ja pierdzielę, widzieliście to? Czekaj, ty skrzybielcu, jak ci teraz przypierdzielę. Jedź go. Po gościu. Dawaj, R2, można tak samo, słuchajcie. Ja pierniczy, dobre, dobre. Bo swojskie. Dobra, trochę ich się tu zrobiło. Zabierz mu tarczę. Niech sobie nie myśli. Trochę macha tym jak cepem, muszę wam powiedzieć. Dawaj tarczę, leg of ray, miśka też. A to były tylko małe ataki, zobaczmy jak robi duży. Jak go machnął. Duży atak, zapomniałem wam powiedzieć. Każda broń, a zresztą pewnie już wiecie, grając w tą grę, że u mnie to jest R1, baląc jest mały atak, który nie przebija tarczy. R2 przebija tarczę, ale jest o wiele wolniejszy, patrzcie. Ty dziadu, masz w ryj. Paszą won. O, tu jakieś wieśniaki. Chłopaki. Ale to nie o to chodzi, to poszły won. Dobra, zmieńmy sobie. A nie, wróćmy jeszcze. Nie przepadam za taką dużą bronią, bo ona jest dosyć wolna. No ale dobra. Mało, zróbmy im komboska, to najbardziej lubię robić. Ciach, fatality, stary. Masz skrzybielcu. O, ten już na mnie wydał. Nagrodę. Dobra, gin, sieciu. Gdzie on poleciał? Pierniczony na mat planetę się poniósł. Widzieliście to? Co za skrzybiały dziad. Tu jest. Nie ma nic, cieć. Jest za to najemnik. Ciago, brej. Trochę ich tu wiele, szczerze wam powiem.
Narobiło nam się tutaj ambarasu. No ale nic, idziemy. Zasmrodził nam. O, ciepiorun, spierniczam. Tak to się nie będziemy bawić. Dopiero teraz zauważyłem, widzieliście to? Który on ma lewerunek? Co za pierniczony dziad. Ciekawa sprawa. Można sobie jedną z takich opcji wybrać. Zobaczcie, co teraz się wydarzy. Szczała taką puścimy, taką szczałę elegancką. Dodatkowy bonusik. Piździec, ich wypierniczyło w kosmos. Dobra, zwiewamy. Minusem tego łuku jest, słuchajcie, to, że on podpala wszystko. Zaraz wam pokażę. O kurde, dobra. Jest szpenio. Jedziesz go w ryj. Ciap go. Jakiś cienki bolo. Nie tego, szkoda nam adrenalinki, no ale trudno się mówi. Ale mnie dzidą szczelił. Dziad Jan. Dobry. Nieźle włócznią wymiata. Masz synu w ryj. Zaraz tutaj przyjdzie, zobaczymy jaki będzie. O. Dobra. Kombos w ryj i koniec. Po tobie. Dostał załatwiony. Kilku załatwiliśmy. Zobaczcie, minus tego łuku. Chowaj się w krzaczory. To chyba nie za suche. Tutaj są suche krzaki. Jeżeli się schowacie, będziecie chcieli użyć łuku, no to niestety krzaczory się podpalą, wy się podpalicie i będzie dupa zbita. Złaź, tutaj jeszcze kogoś załatwimy. Wybierzmy kolejną broń, jeszcze jakąś szybką taką. Didi, ekwipunek. Tratata, kolejny. Co my tu miecze, a co to jest? Sztylety, weźmy ten sztylet jeszcze. Tak, dla testunku. I trójząb, z którym można pływać, powtarzam. A nie, to ja trójząb wziąłem. Dobra, trójząbem też można go załatwić. Dziab go! Włócznią go ciachną. Zobaczmy, jaki kombos będzie trójzębem. A, taki jak włócznią. Muszę powiedzieć, bez rewelacji. Ale jeszcze tutaj mam jedną broń za nadrzu. Muszę wam to pokazać. Kiedyś ją zdobyłem, pamiętam, pokonując jednego z dziadów Janów, takiego najemnika. O, w tej chwili nie mogę zmienić. Chamstwo w państwie. O, dawaj to, baranie. Patafianie. No i to największy plus, że można z dystansu iść gać. His, his. Teraz się uda zmienić. Ekwipunek. To jest... strach w oczach. To. To jest to. A drugą zmienimy. Na sztylecik. Cyk, jeszcze te dwie wam pokażę. Aś taki sztylecik chyba truł, albo coś robi innego. Weźmy ten, co on robi. Obrażenia zadane przez broń stają się obrażeniami od trucizny. Weźmy tą. Szybko zobaczymy, jak to truje. Tu jest szpenio. Chodź tu! Chodź tu, cieciu! Gin śmieciu. Dostał Ray. Chyba już nikogo nie ma, słuchajcie. Wszystkich splądrowałem, wszystkich złupiłem. No zobaczmy teraz. Tak jak mówiłem, zapasy zostały splądrowane, bierzemy łuk. Cyk, zjarane. Elegancko. Jeszcze jest ta broń, którą mam tutaj w zanadrzu. Wyłaź z tej dziury. Bierz to. Bym wam pokazał tą kolejną broń, ale nie wiem, czy tutaj będzie jeszcze coś. Tam jest jakiś gościu. O, tu idzie. Dobrze.
Są i zapasy, jest i gościu. Świetnie się składa, lecimy. Zmień broń. Ciach. Bray dostał. Tamten jest tam. No nieważne, w każdym razie zobaczcie, wyciągam tą broń. Nie tą, wyciągnij to. Krzaki się nie palą, ale tutaj można zrobić, patrzcie, z zapasami co. Nie tracąc pochodni jakieś albo czegokolwiek tam. No tu też. Już ty. O, tym łukiem załatwiłem. No nieważne, załatwiłbym tym jeszcze kogoś, ale nikogo tu nie widzę. Tam jest daleko, dobra, idziemy po niego. Idziemy, ten będzie ostatni. Ostatni. Idziesz na górę. No nie. Aż się prosi, żeby mu kopa dać, ale nie. Patrzcie, jako rozpierducha Brygo. Ciara. Dobra. Sam się prosiłeś. Zobaczcie, co teraz się wydarzy. Chyba nic. Jedziemy dalej. Może będzie jakiś jeszcze jeden, żeby tylko był. Wsiadaj na konia. Tam był na sam końcu. Jala. Tam jest. Samotny się chowa. Muszę wam pokazać, jak to kombo działa tego. Jezu, ile ich tutaj padło. Piździec! Poleciał. No i tak to wygląda, słuchajcie. Napiszcie mi w komentarzu, czego wy lubicie używać, jakiej broni. Co was najbardziej interesuje, jaki sposób eliminowania tych przeciwników? Czy są to jakieś ciche ataki? Czy wolicie wchodzić w nich jak w masło i rozwalać jak tylko się da? Ja od razu tutaj te usuwam, nie jestem potrzebny, tamten sprzedam, ten wymienię, tutaj cyk, cyk. Ile ja mam tej broni zgromadzonej? 1, 2, 3, 12, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 5, 22, 4, 6, 8, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44 bodajże te lepsze. Tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzu, czego wy lubicie używać, która jest wasza ulubiona, którą chcielibyście zobaczyć w akcji, może którąś mogę oczyścić cały fort, to nie stanowi problemu. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam was ponownie na kolejny film. Pozdrawiam, Krendusz.